Cześć, ja jestem Konrad Kapucin, a to jest Rady Konrada Kapucina. Dzisiaj sobie porozmawiamy, jak dobrać odpowiedni pędzel do malowania ścian oraz jak nim malować. Niestety ze względów finansowych nie mamy atrapy pędzla, więc mam nadzieję, że dzisiejszy gość nam zademonstruje, jak ma wyglądać malowanie pędzlem. A dziś moim gościem jest Grzecu, który tak samo jak JavaScript wystąpi pod koniec filmu dopiero. A teraz intro. Kiedy wstajesz rano i problem się zaczyna, posłuchaj rady Konrada Kapucina. Masz oklapnięte włosy, żadna dziewczyna nie chce umówić się z tobą na randkę, na pomoc przychodzi ci szampon konradowy. Szampon konradowy! Szampon konradowy zawiera w sobie ekstrakty z kapucina domowej roboty, więc postawi twoje włosy najwyżej jak tylko się da. To jest dobry szampon, polecam. Szampon konradowy! Aby dobrać odpowiedni pędzel, trzeba popytać się w sklepie. Zresztą nie tylko. Nasi eksperci od załatwiania spraw popytali się ludzi, jaki pędzel dobrać. I wam powiem, że najlepiej dobrać taki mały, zwykły pędzel. Nie taki jak używacie na plastyce, czy gdzie, czy na jakiejkolwiek lekcji do malowania. Tylko taki normalny pędzel, jak na przykład do malowania grzejników generalnie. Wszelkiego rodzaju, takich starych grzejników, bo te nowe to plastikowe, to wiecie, amelinum, nie pomalujesz tego, nie? Natomiast do ścian zalecamy duży pędzel, taki z wałkiem. Mam nadzieję, że Grzecu nam to zademonstruje później, jeżeli ma jakieś takie pędzle. No, ale do rzeczy. No, ewentualnie, no duży pędzel jest nam potrzebny do malowania ścian i sufit. Ewentualnie, jeżeli chcemy narożniki w ścianach, sufitach pomalować albo przy podłodze, to właśnie zalecamy też taki sam pędzel, albo i nawet mniejszy, z taką okrągłą główką. Zalecamy właśnie taki pędzel jak do grzejnika, albo właśnie z taką okrągłą główką, tak jak przed chwilą powiedziałem. O rodzajach pędzli nie będę mówił, bo już dwa, w sumie już nawet trzy rodzaje znacie, czyli takie do kaloryferów, takie jak Grzecu ma fryzurę z taką okrągłą główką oraz właśnie takie duże z wałkiem. Resztę odcinka daję ekspertowi od pędzli, którego my nazywamy pędzlem, czyli właśnie daję tą resztę odcinka Rafałonowi Grzelconowi. Ja byłem Konrad Kapucin i Grzecu już się pożegna potem. Bajo! No to ten, dzisiaj opowiem wam o sprawach związanych trochę z moją fryzurą. Więc tak, rodzaje pędzli, ja mam tu na przykład dwa przygotowane. Jest pędzel płaski, taki najczęściej do malowania chociażby ławek czy tym podobnej rzeczy. Jest też pędzel gąbkowy, czy jak to tam się nazywa, i on na przykład służy do, w sumie nie wiem do czego, nie wiem, ściany można sobie pierdolnąć czy coś. Dobra, teraz zaprezentuję wam, jak się maluje takimi pędzlami, bo to jest dosyć ciekawa rzecz. Dobra, przestawiłem trochę kamerę, bo tutaj mam właśnie ścianę, która wymaga oczywiście pomalowania. Zamoczmy ją w farbie, to wcale nie jest Oczywiście jak komuś nie chce się bawić takim gównem, to można to wypierdolić i robić to na hardcora. Jaki z tego wniosek? Można malować albo takim pędzlem, albo takim pędzlem, albo można też malować innymi pędzlami. Jednak zawsze najlepszym pędzlem będzie twoja własna fryzura, bo A, masz ją zawsze pod ręką, B, jest najbardziej pożyteczna, najbardziej wytrzymalsza i tak dalej, i jest good. I no, tyle. Więc ja się z wami żegnam i siema.